Foxhound. Nie ma żartów. Nie ma żartów, wiecie o co chodzi. Naprawdę, to jest ciężki temat. Czyli bardzo mało. Głównie z tego powodu, że jest to temat bardzo kontrowersyjny. Nie tu, tylko tu. A co od nowa? Kurwa. Ktoś... Ja pierdolę, kurwa, ten będzie się zamieszał z tym komputerem. Czemu to kurestwo się nie cofa, panowie? Jest, dobra, cicho, jest. Jest. Możecie podsumowywać, panowie, co myślicie? Komentarz. Karolina Dobropolska, witam państwa i zapraszam. Najważniejsze wiadomości 24... Tematy dzisiejszego programu. Dzisiejszego. Najważniejsze, co myślicie, że najważniejsze? Proszę, że się wypowiedzieć. Mózg. Co to? Mózg. Mózg? No nie ma, był mózg, to nie było serca. Nie da się pogodzić. Jest mózg. Jak pogodzić dwie strony? Wymiana mózgu. Twardy reset. Twardy reset. Niespotykane, co bym się naprawdę. Hospitalizowany. Przyszedłem za wosek, że się załamałem nerwowo i w ogóle nie spałem. W internecie można znaleźć coraz więcej apeli o pomoc. Eutanazji. W Polsce są ich ponad 4 miliony. I co myślicie w ogóle? Wy macie eutanazję. Daj łóżko. Ja jestem teraz tak przykuty do łóżka trochę, zauważyliście? W butach. Różowy, pomarańczowy. Lubię kolor pomarańczowy. Przez 2 tygodnie musiałem gnić ponad w łóżku, kurwa, bo mnie noga bolała. A, to gnić w łóżku, no. 2 tygodnie musiałem. 4 lata gnić w łóżku i nie narzekam, kurwa. Pan 39 lat w internecie zamieścił rozpaczliwy apel o pomoc w dokonaniu eutanazji. Jerzy Burkat, schorowany, samotny i bez pomocy, stracił nadzieję. Teraz, jak sam przekonuje, chce stracić również życie. Tym samym wywołuje trudny temat eutanazji. Śmierć na życzenie, czy też godna śmierć. Waldemar Stankiewicz. Jeszcze 2 lata temu prowadził normalne życie. Na tych zdjęciach widać, jak silnego mężczyzny zamienił się, jak sam mówi, wrak człowieka. Ja wiem, że są ludzie bardzo cierpiący, przykuci do łóżka i tak dalej. Mnie to czeka w najbliższym. Ja już się zapadłem sobie, ja byłem zdrowym człowiekiem. Pracował w Irlandii, miał plany na przyszłość i partnerkę. To ona doraziła mu zabieg, gdy dostał zapalenia jelita grubego, mimo że lekarze nie byli do tego przekonani. On się mnie tylko spytał, czy dojrzałem do operacji i czy wiem, na czym polega. Ja powiedziałem, że dojrzałem i wiem. Wiedział. Został sam. Po operacji zaczął się jego prawdziwy dramat. Zanikł mi zdolność nerek i nerwica. Byłem wielokrotnie hospitalizowany. Przeszedłem zawał serca, że się załamałem nerwowo i w ogóle nie spałem. Ja w zasadzie prawie nie śpię od roku. Cały czas czuję ból tutaj w kratce piersi.